dzisiejszym odcinku jest oczywiście Crazy Monia. Witam Was bardzo serdecznie ponownie na kanale właśnie Mega Disco. Dziś przychodzimy dla Was z kolejnym challenge'em, który bardzo polubiliście. Tak. Tym razem będzie to challenge, jak widzicie, test smaków napojów. Tak. Będzie, słuchajcie, mieszane, pite, będzie kombinowane, a wszystko dzięki mojej kochanej Crazy Moni, która za kamery będzie próbowała zrobić mi jakiegoś psiku. Wszystkie napoje będą zmiksowane i Iza w dzisiejszym odcinku gra o kasiorę. Wow! Tak, będziemy zaczynać od 100 zł, no i tak wyżej i wyżej, więc zobaczymy, z iloma pieniędzmi dzisiaj wyjdzie. To co, jesteście gotowi na wspaniałą zabawę? Jeśli tak, to zostańcie razem z nami, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, dawajcie znać w komentarzu Wasze propozycje, challenge, na pewno je zaraz zrealizujemy. Oczywiście najlepszy pomysł zostanie nagrodzony, no i nagrany przez nas. Także kochani, wysyłajcie nam swoje pomysły i zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Drodzy, zobaczcie, Iza rozpakowała, w sumie otworzyła właśnie te wszystkie tutaj puszeczki, gdzieś sobie poszła, a ja szybciutko znalazłam właśnie sosy, które dołączę właśnie w sumie do jej napojów. Teraz będę przygotowywała dla niej właśnie te napoje, które będzie musiała odgadnąć smak. Widzicie, mamy tutaj już przygotowane oczywiście kubeczki, ja teraz sobie wybiorę dwa pudełeczka, w sumie te pojemniki, dobra, jeden jak i drugi. W jednym będzie dobry napój, a w drugim będzie ten zły. No i Iza będzie musiała wybrać jeden z tych kubeczków i odgadnąć, co czuje w swojej pięknej buźce. Dobra, 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 to uwaga, uwaga, co Iza lubi najbardziej? Dobra, wiecie co? Jest nawet w miarę ciepło, więc weźmiemy sobie naszą oranżadę Helenę. Uwaga, uwaga, wlejemy tutaj do kubeczka, widzicie? Wow! No dobra, może tyle, wystarczy tej oranżadki. Spójrzcie w ogóle, jak się to pieni. Damy jeszcze odrobinkę Fanty. Nie będzie tak łatwo. Dobra, będzie i Fanta. Zobaczcie, jaki piękny kolorek. Będzie myślała, że to Fanta jest. No i do tego ja sobie wykorzystam... chyba ten ketchup, pudliszki. Zobaczymy, czy Iza odgadnie, co to jest. Tak, to zobaczcie, mam już ketchupik. Musiałam, słuchajcie, podmienić, bo tamten zakosiłam jej nowy. I tutaj znalazłam w lodówce jakiś taki, wiecie, troszeczkę już otwarty. Tylko muszę go trochę tutaj podusić. Widzę, że kilka kropel tutaj leci. Widzę, co już na samą myśl, robi mi się niedobrze. A co dopiero Iza, jak będzie musiała to tego się napić. No dobra, trochę tutaj kropel tego ketchupu wpadło. Więc ja teraz przygotowuję dla niej jeszcze taki normalny smaczek, czyli damy po prostu, o, może tą Fantę. Będzie myślała, że ma dwie Fanty koło siebie, więc ja teraz już chwytam drugą rączką tą puszeczkę, wlewamy Fantę do tego samego poziomu, co w tamtym pierwszym pojemniczku. Dobra, chyba tyle wystarczy, jest nawet równo, więc ja, słuchajcie, teraz uciekam szybciutko, bo Iza wraca, więc zobaczymy, jaki wyjdzie ten challenge. Hejo, już jestem! Tak, już jesteś, bardzo fajnie. Co to Monia tutaj zakombinowała? Ja ci nic nie zakombinowałam, więc musisz odgadnąć smaki, które masz w kubeczkach. Jeżeli uda ci się odgadnąć smak poprawnie, jeden masz dobry i w sumie drugi też masz dobry kubeczek. Aha, czyli rozumiem, że w tych dwóch kubkach znajdują się te napoje. Tak, te, które są tutaj właśnie otworzone. Aha, nic innego nie odgadnąć, który jest dobry. Jest okej. Okay. Tak, ja mam tutaj przygotowaną jeszcze taką właśnie piękną apaszkę. Zwróćcie tylko oczka, żebyś nie poglądała. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I jeżeli dobrze odgadniesz, to dostajesz stówkę. Jeżeli odgadniesz ten napój, no to w kolejnej rundzie oczywiście będziesz grała o 200 zł i tak będziemy po prostu stawkę podwyższyć. Cieszę się, czy nie? Cieszę się. Dobra, to uwaga, Iza ma już, słuchajcie, przygotowane oczka, znaczy się ich nie widzi. Ja jeszcze przygotuję tylko słomkę, w sumie dwie słomki, jedna i druga. Dobra, i teraz Iza musi wybrać jeden z tych kubeczków. Ja może jej położę, będę trzymała te kubki. Dobra, i który kubek wybierasz? Ja nie wiem, gdzie one są. Tu jest jeden, a tu jest drugi obok, zaraz. Dobra, jakiś czuję. Mam. A ten? Tak. Dobra, to bierz i spakuj. Co to może być? Uwaga, czas tyka. No, masz tą leczkę taką ładną, bardzo piękną. Co to może być? O, co? Tak dobrze. No, pięknie. Co to będzie? Dobry? Dobre. O nie. Dobry? Nie wiem. Pewno? O matko! Co to jest? No?
się zgadza, jest zaliczone. Hanka albo Milindę, bo taki pomarańczowy jakiś smak. Fuj. I co tam dalej? Ja tu czuję jakiś taki octowy zapach. Nie, to octu nie ma. Co ty, no Fanta. Co? To jest ketchup? Tak, zgadłaś! Coś ty na... Fuj, co to jest? Ja tu fuj! Udało się, widzicie? Tak! Mówiłam, że czuję octowy zapach, bo ketchup jest taki fuj! Zrobiłam ci małą pranka, ale udało ci się odgadnąć i dostajesz stówkę. To już chyba boję się. I kolejna runda przed tobą. Okej, dobra, pierwsza runda zaliczona dla Izy. Iza zaraz dostanie stóweczkę, ale ja jeszcze teraz jej przygotuję superowe te właśnie napojniki. Skoro Fanta już była, teraz sobie wybiorę Sprite'a. No i Sprite'a poleję do jednego kubka. Dobra, jeden kubek jest już zaliczony. Teraz jeszcze do drugiego kubeczka. Dobra, okej, żebym, wiecie, poczuła ten sam zapach. No i w jednym z tych kubeczków teraz będzie mały psikus. Zdobyłam dla niej sos hot chili. Mam nadzieję, że kojarzycie właśnie nasz challenge, który niedawno właśnie został wystawiony na kanale. No dobra, to ja teraz sobie go odkręcę i do jednego z tych kubeczków go dodam. Okej, popatrzcie, już mam łyżeczkę przygotowaną. Teraz sobie tutaj zamerdam. No i taką małą kapeczkę dołożę jej do napoju, dobra. I teraz będziemy merdać tutaj też. O fuj, spójrzcie w ogóle, jak to tutaj wygląda. Ohyda. No, poczuję troszeczkę ostrego. Powiem wam, że sama bym tego osobiście pić nie chciała. No i co tam Onia znowu mi nakombinowała? Za każdym razem każe mi wyjść. No ja rozumiem, że nie mogę widzieć, jaki napój mi wybiera, ale ja się znowu boję, że zostanę tak jakoś... Teraz to będzie dobrze. Okropna niespodzianka. No to zasmakuje, słuchaj. No dobra, no to w takim razie ja znowu sobie opaszkę sobie może... A wiesz co, tak w ogóle to ty nie wiem, po co ściągasz tą opaszkę. Okej, jeżeli teraz ci się uda to odgadnąć, to daję ci od razu 200 zł. Bo ci jeszcze 100 zł nie dałam na wizji, więc jeszcze nic nie wygrałaś, sobie wygrałaś. Ale jak już zapomniałam o tych pieniądzach, bo byłam bardzo rozkojarzona tymi, wiecie, napojami, bo chciałam, żeby wyszedł bardzo fajny smak. Więc ja teraz dla ciebie proponuję te dwa oto superowe kubeczki. Ale i który kubek wybierasz? Numer 1, numer 2 powiedz. Który? Nie wiem od której strony, niech będzie 2. 2? No. To ten. Bo ode mnie jest jeden, a od twojej strony jest 2. Ja tam nie wiem, kubek. Dobra, proszę bardzo, jeszcze słomkę ci muszę dać, nie? Dobra, daję ci słomeczkę. Proszę bardzo. O, i pijemy. Trzymasz? No. Tylko czekaj, łyżkę trzeba ci odsłonić. Okej. No bo ja tak mi się ten. No, to pij. I mów, co to może być? Pamiętaj, grasz o 200 zł. No. Pachnie? Pachnie. Pachnie! No pachnie, pachnie. Co? Co to może być? Wybrany zły napój! O fuj, Monia, co to jest? O Boże. Sprite. To jest Sprite. Pachnie jak Sprite. Ale co? Ty dodałaś tam pieprzu? Czemu on jest taki ostry? Nie, tam pieprzu nie ma. Coś innego jest. Smakuj jeszcze, wypinaj mi wszystko. A ładnie pachnie, nie? Zobaczcie, jaki smakuje. Nie, jednak mi nie smakuje. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Pachnie jak Sprite. No. A po chwili czuję taką jakby ostrość. Ketchupową ostrość, ale przecież... Nie, ketchup był w poprzedniej rundzie. O matko! Co? Czy ty wzięłaś jakieś sosy? No! Masz ostry sos chili dodany do tego superowego kubeczka, wymieszany ze Sprite'em. Dzieciaki to widziały, więc jeżeli takie challenge wam się podobało, zostawcie koniecznie kciuka w górę. Więc skoro odgadłaś, ci się już nie podoba. Dostajesz 200 zł. To już koniec dzisiejszego świetnego odcinka.
Ja wychodzę tutaj z wygraną 200 zł, także bardzo się cieszę. Mimo wszystko jestem trochę zła na Monię, że robiła mi takie pranki z tymi zasami. No trochę aż mi niedobrze, powiem ale szczerze. Ale tak było fajnie i śmiesznie. No, ale okej, okay, niech będzie. To tylko Monia, czekaj, co ja Ci zrobię na teście napojów. Także kochani, koniecznie bądźcie razem z nami, tak, bo ja już mam w głowie milion pomysłów na odcinek do Moni. Ja się boję. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, tak, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa!